Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Jesteśmy w czwartym vlogu z serii odcinków z Hiszpanii, którą rozpocząłem jakiś czas temu. I teraz przyszedłem, żeby was zabrać w podróż do świata hiszpańskich świąt wielkanocnych. Tutaj od niedzieli naszej niedzieli palmowej, którą mieliśmy, do tej pory codziennie, to znaczy do następnej niedzieli, do zmartwychwstania, codziennie mają procesje. I te procesje wyglądają w ten sposób, że panowie, panie się ubierają po swojemu i chodzą po ulicach i biją na bębnach. No i wygląda wszystko tak. I uprzedzam, że to jest dopiero początek, dlatego że ten marsz ma być bardzo, bardzo duży. To jest jedna z tych mniejszych, bo dopiero jesteśmy, jest czwartek dzisiaj, a ten czwartek jest pierwszy dzień świąt już tutaj w Hiszpanii. Dzisiaj był dniem wolny od pracy.
Tam są buki, chyba? Tak, są buki tam. O, już słychać drugą procesję. A końcówka też jest fajna, bo są damy w czarnych strojach, które są bardzo eleganckie i przechodzą. Już to jest chyba 10 czy 11, którą oglądam. Ale nie dzisiaj. Od pierwszego dnia codziennie oglądam te marsze. Są super. Dobra, w sumie końcówka to nic nie będzie się działo, tylko te panie będą przechadzać się. Ale poczekam, aż one też będą i to z wami się pożegnam. Uwielbiam ich kawałek. Dobra, w sumie tych pan jest tylko 4 i jest za mało, żeby był poruszający. Bo na pierwszym, które byłem, to było, tak stoją. Te panie tak stoją. Na pierwszej, na które byłem, była też ogromna grupa kobiet w tych czarnych strojach, które też było mega taki, no, pokazywało to taki bardzo ciekawy. O, chyba się pomyliłem jednak, bo stamtąd się kończy, ale tutaj ta grupa kobiet znowu się zaczyna. O Jezu, zaraz wam pokażę coś pięknego. No więc tutaj trochę jest znowu tych pan stojących w czarnych strojach. Takie jak widzicie. No a tam idzie następna. To są organizatorki. I tam idzie cały, nie wiem w sumie jak to się nazywa. To co idzie? O nie, to jest piękne! To jest instalacja ostatniej wieczerzy. To jest Chrystus za apostołami. Coś pięknego. Coś niesamowitego. I to są ludzie, które tam chodzą. Coś niesamowitego. Bye.
już cywili. To jest piękne, i poruszające bardzo. Aż chce się za tymi cywilami iść, jakby, bo to są już jakby ostatnia grupa tych, nie wiem jak to, żołnierzy się skończyło i potem już cywilni ludzie chodzili za nimi. To jest naprawdę coś dla mnie pięknego. Tak jak powiedziałam w ostatnim odcinku, coś takiego w Iranie też się odbywa. Prawie miesiąc w roku, a tutaj jest tylko Samana Santa, tylko tydzień w roku. A tam jest miesiąc w roku, a potem podczas tamtej żałoby irańskiej, no jest ogromna fiesta wszędzie, jakby ludzie robią jedzenie, rozdają jedzenie, dzwonią do domofonu i dają darmowe żarcia, rozdają i to jest po prostu też mega, mega czas wtedy. Moja mama nie gotuje, bo jakby ja pochodzę z niewierzącej rodziny, więc nie gotuję wtedy nic i tylko sąsiedzi przenoszą do domu. To jest bardzo ciekawy czas w Iranie, a tutaj też bardzo ciekawy, jakby nie wyobrażałam sobie, coś takiego w Europie też się dzieje i dla mnie to jest piękne, jakby ta jedność, że to jest coś, co łączy ludzi. Chociaż jest też dużo ludzi, którzy tego nie lubią, natomiast no to jest coś pięknego. Ja uwielbiam rzeczy, które łączą ludzi. Jeśli przetrwaliście do końca tego filmu i przetrwaliście całą procesję, to możecie uznać, że braliście udział w to i że tak naprawdę to jest, no, to jest okazja religijna, więc braliście udział w czymś religijnym, więc Bóg zapłać. Jak coś. No i co chciałam wam powiedzieć jeszcze, to, że tutaj jest jakby jedyny kontrast w to, które widzę, jest to, że przeważnie ludzie są bardzo zachwyceni, ludzie są mega zachwyceni, że to się zaczyna. Zanim to się zaczyna, gromadzą się pod kościołem zawsze. I jakby naprzeciwko tych kościołów zazwyczaj jest dużo barów, które oczywiście serwują tych ludzi. I wczoraj na przykład ja czekałam pod takim kościołem przez półtorej godziny, żeby się rozpoczęła właśnie taka procesja. Finalnie się nie rozpoczęła, ale ludzie finalnie byli tak pijani, że zrobili... Ludzie byli tak pijani, że zrobili taką awanturę, że nie wiem finalnie co, jakby dlatego, że zaczęło padać. Przepraszam, cuda zadzwoniła i ja się rozprosiłem. Tak, i że ludzie zrobili awanturę za to, że nie było tej procesji finalnie. Cieszę się, że byliście ze mną. Do następnego. Dajcie znać, czy wam się podobają takie bardzo spontaniczne odcinki. Trzymajcie się, pa!